Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na wojnie. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry! Ta dzisiejsza wojna jest jak sinusoida. Raz wygrywamy, raz przegrywamy, raz oni źle oddadzą ataki, raz my źle oddamy ataki. Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. No niestety im bliżej końca wojny, tym wyraźniej zaczyna się zaznaczać przewaga naszych przeciwników. No ale cóż to, no nic nie poradzimy. Atakować musimy. 5730 to jest chyba najmocniejszy jegomość tutaj ze wszystkich, którzy są w tej chwili, których moglibyśmy bić. Do tego upierdliwy, bo Hator blokująca statusy, które można narzucić. Bastet, który oczywiście daje ochronę uniki. 45%, no i Kulerwo, który wkurza niemiłosiernie, blokując dwóch. No, mocny Finlay w kostiumie, który jak masz efekty, potrafi też nieźle namieszać ci na wszystkich pięciu. No i Xandrella, 450 celowi i wszystkim wrogom z żywiołem lodu. No właśnie, i co my tu chcemy? Kim by tu pójść? A tak, w ogóle co my mamy za wojnę? Wojenne wyrównanie, czyli będzie się kasowało. Czyli trochę mniej... mniej ważne będą te umiejętności, statusy narzucone na siebie, na mnie, cokolwiek. Ale i tak łatwo nie będzie. Tego nie przewiduję, żeby było łatwo. To zrobimy tak. Raz, dwa i trzy, tak bym to zrobił. Dałbym jakiegoś dobrego sobie, no powiedzmy... Lerwo, tu nie ma, to nie jest istotne. Mogło być czerwonego, dajmy. Czerwonego lekarza. No, nie tu. Dajmy go sobie tutaj, a tutaj wróćmy z tym, cośmy tu mieliśmy, myśmy. Czyli z unikami naszymi. Ale czy uniki są mi potrzebne w momencie, kiedy mam... Czy uniki są mi potrzebne w momencie, kiedy mam. I dajmy sobie tego, który może ściągnąć. Czy uniki są mi potrzebne w momencie, kiedy mam... Karę już będę miał odpaloną. Dobra, walić. Lecimy, nieco oczyszczanie. Znęcają się nade mną. Kilka zer na mnie wjechało tutaj, o dziwo. Jestem mile zaskoczony tym faktem. Teraz pytanie, czy będę mile zaskoczony faktem, że nie mam zielonego. No nie, tym faktem jestem kompletnie niemile zaskoczony, bym nawet powiedział. Tu się stanie tak, tu się stanie tak, to tu pójdziemy tak. Wejdźmy w żółtego. Pięknie. To jest dobra informacja. Ale ona jest tylko jedna. Zielonego nie mamy, więc go wyczyśćmy. Przydałby nam się tutaj fiolet też. Na szczęście Kulerwo jeszcze nie odpala. Więc możemy sobie zrobić tak. Nic znowuż jeszcze nie odpala, więc sobie na wszelki wypadek dajmy tak. I zobaczmy, czy to wystarczy. To wystarczy. I tak wchodzi oczyszczenie za chwilę. No jeszcze nie wchodzi, za chwilę wchodzi. Jeszcze tylko chcę zobaczyć. No właśnie, bo dobrze by było nie odpalać tej mędy z lewej, żeby ona znowu nie podleczyła, ani z prawej. Ale mędę z lewej niestety odpalimy. Pal to licho. Trochę podleczy, trudno. Ale my zrobimy to inaczej. Ona daje plus 30 na krytyczne i plus 50 do ataku. A ten ile daje wariat do ataku? Mniej na pewno. Plus 4 do ataku. No to najpierw odpalimy tego, potem odpalimy to. Następnie odpalimy oczyszczacza nawalacza. Pozbądźmy się jednak tej mędy, bo ona nam to trochę będzie mieszała. A czemu nie odpaliłem czerwony? Miał się odpalić wcześniej, co nie kliknąłem? Bez sensu. I zróbmy teraz tak i tak. I zróbmy tak. I zobaczmy, jak to się wszystko skończy. No dupa, nie skończyło się za dobrze. Bo nie wybiliśmy dziadygi. Tam już oczywiście narzucało tych statusów. Całą masę chmarę.
No, lepiej, żeby się naładowało coś tutaj dobrego. Coś się naładowało, ale czy to wystarczy? No, teraz to już może nie wystarczyć. Co za menda. 206. No nie strzelę jej niestety. Tym jednym. Tak jak się spodziewałem, tak się niestety stało. Lecimy tak. Tutaj spróbujemy żółtym za chwilę dobić wieśniarę. Wiem, że będzie czyszczenie, ale mam to w nosie, bo muszę ją właśnie wybić, dobić, zabić. Teraz niech sobie czyści. Teraz już mnie za bardzo nie zaszkodzi ten jegomość. A my sobie lecimy dalej z fioletkiem. Tu sobie zrobimy tak. Znowu fioletek. Długa walka, ale może sobie z niej wyjdzie dobrego. Zwłaszcza, że oni... Że oni sobie poodpalają teraz. I tak mi odpali, zanim ja nic nie zrobię ciekawego, więc i tak walimy w taki sposób, chcąc wykończyć kulerwo. Czyszczenie i strzał. Łabu. Mocny. Ale trudno. Co robimy dalej? No to dalej idziemy tu zielonym i czerwonym. Przydałby mi się żółty, ale nie za bardzo chcę go odpalać. Dlatego sobie go przesunę tutaj. Przed żółty. To niedobrze. I go zresetuję. No właśnie. I mi go załatwi. Ale teraz już chyba... Chyba wystarczy tego dobrego. Jeden strzał położy tęże oto zieloną niewiastę. Pierwszy rusek padł. Tu już widzę, rezerwy wchodzą. No dobra, co my możemy zrobić dalej? Nie wchodzą nam pełne ataki niestety. To niedobrze. 600. Dosyć mocny zawodnik, dosyć dobrymi postaciami. Długo sobie dosyć pojedziemy. Jeszcze raz przyjrzyjmy się. Niebieski, czerwony. Dobra. Co ja bym chciał? Ten jest na tanku. Ten jest na tanku. On nie powinien szybko odpalić. No tak, dajmy tego żółtego. I dajmy jeszcze jakiegoś innego żółtego. Ale kogo? Misia Gogo. Dajmy tego żółtego szybko. Teraz wejdźmy w lekarza. Tak, może. Tak. No to wtedy znowu trzeba czerwonego dać. O! Do tego czerwonego, bo on nas może osłonić przed odpalającym wariatem będącym na tanku. Jeżeli nam się uda uzbierać czerwone postacie, to jest to całkiem prawdopodobne. No i oczywiście nie będzie to w momencie, kiedy będzie szło ku nam czyszczenie. A tak najprawdopodobniej się stanie. Ale to zobaczymy za chwilę. Tu by się przydał niebieski i on nawet mi tu się gdzieś składa całkiem dobrze. To jest też dylemat, kogo my chcemy najpierw wywalić. Tu niestety nie mogę zrobić gwiazdki czerwonego, bo zależy mi, żeby tanka wyczochrać. Ciach. I tu żółty, mam nadzieję, że zrobi robotę. Tak, żółty zrobił robotę. Teraz lećmy dalej, bo tutaj jeszcze jest daleko, bardzo daleko bym powiedział, do sukcesu. Zrobimy to tak. I zrobimy to tak. Czy odpali? Nie odpali. To jest dobra wiadomość. Czyszczenie. Kolejną dobrą wiadomością. Nie jest na pewno to, że mnie ten wariat strzelił. Ale dobra, pal to licho. Tu jesteśmy jeszcze blisko sukcesu. Tu jesteśmy trochę dalej sukcesu. Ale teraz wyczopramy tę pannę.
Ona się raczej nam nie ukryje. Tu idźmy dalej w żółto, zielono, czerwono, cokolwiek. Czyszczonko. Świetnie. Oślepienie. No i czerwony. Walmy i dobijmy żółty. Pięknie. Druga walka. Do przodu. W teorii dwóch najcięższych przeciwników ściągniętych. Co my tu mamy jeszcze? Kogo by tu można było... Co tu tak słabiutko nam idzie, no? To ja pewno ataki robię? Bez sensu. Do roboty, droga drużyno! Trzeba się zabierać. O, Leoni mi go zabrał, a już się cieszyłem. Może złapię jego mościa. 500 to zdecydowanie nie jest to. Ten ma... Może... Nie, no też jest. Ma trudne postacie na pewno. Tu by mi się teraz przydała czerwonka, no ale nie ma. Dane o wrogu, co robi ta? Wszystko dalej, co robi. Co ja bym chciał? Numer 3. Może tak. I... To nie głupi jest. No dobra. Czerwony, fioletowy. Czerwony, fioletowy na pewno. I coś jeszcze. Ale za chwilę zobaczymy co. Czerwony, fioletowy, zielony. Dobra, raz. Chcąc, nie chcąc musimy pójść tak. Drugi raz. Trzeci raz. No to będzie za mało o jednego krocka właśnie. Ale na szczęście. Na nasze szczęście. Na nasze szczęście ona niestety walnęła teraz. Nie możemy pozwolić temu wariatowi odpalić. Bo on jak odpali, to będzie grubo. O, mamy fiolecik, pięknie. On by nas po prostu fajczył i palił jak jakiś niepoważny typ. 900 naturę chyba, jeśli się nie mylę, czy nawet więcej. No teraz jest fujacki atak, tego nie sprawdzimy. No dobra, dajmy sobie tutaj. Ach, błąd. Ale dobra, to niewielki błąd. Gorzej, że odpali jeszcze nam Atos. Niszczy pomocników, czy coś. No teraz pytanie, kogo ściągnie Atos? No Atos ściągnie nam jedyną naładowaną postać, która była mi potrzebna. Tak to z Atosami bywa. Dajmy na początek tak. Na chwilę potem dajmy sobie tak. No dobra, niebieski. Może trochę tym zielonym połechtamy pannę i kolejny zielony nam się odpalił, co spowodowało, że trzecia wojna, tym razem z Krekersem, zwanym Krakersem, została wygrana. 51 punktów to nie za dużo. Leoni dalej tu się widzę czofra. A ja dalej wyszukuję kolejnego przeciwnika. 578 nie, 500 nie. Co ciekawe, wydawałoby się, że przeciwnik nie ma mocnych postaci, bo nie ma takich po 6,5 tysiąca jakichś wariatów. O, Leoni. Nie pykło. No ale przeciwnik srogi był tutaj. Freja. Mogło to namieszać. I co, Leoni leci dalej, tak? Znowu mi kolejnego podebrał, to jest cwaniak. Też bierze najmocniejszych, ale po co, jak ich nie zamyka? No ale z drugiej strony ja też czasami nie zamykam, nigdy nie wiadomo, czy się zamknie, czy też nie. Co robi Nemezis? Ładunek 500 obrażeń celowi, ładunek drugi obrażeń celowi 640. Mocny Nemezis. Mistrz Lepus tak samo. Okej. Okay. W sumie chyba najmocniejsza postać na tą chwilę
więc spróbujmy ją sobie wziąć. Weźmy dwóch fioletowych, bo nam zostali. Jakiego mamy niebieskiego? Jest mistrz lepus, więc można, powiedzmy, zrobić sobie tak i tak. I lekarza weźmiemy tym razem może zielonego? Czy fioletowego? Fioletowego weźmy sobie. Gdzie jest fioletowy lekarz? On jest wprawdzie wolny, ale lepszy wolny niż żaden. A nie, fioletowego nie chcemy, bo fioletowego już mamy, więc musimy coś innego, więc musimy wziąć zielonego, czy chcemy, czy też nie za bardzo. Ok. Czerwony, fioletowy, zielony. Trzy kolory, które chciałbym zobaczyć. Jak widzicie, zupełnie inne walki, już to od dwóch czy trzech odcinków mówię. Zupełnie inne walki, w sensie zupełnie inne dobieranie kolorków. Tutaj mamy dobra, lecimy tu, nie się nie patyczkujemy. Jeszcze jedno słabo nie rzuciłem. Nie daliśmy szansy lepusowi, żeby się odpalił. Co jest dosyć dobrą informacją. Ponieważ nie mamy niebieskiego, więc zaatakujemy sobie tutaj. No i spróbujmy teraz tych dwóch dziadów. Ach, miałem nadzieję, że ona nie odpali jednak. No właśnie. Szkoda, bo już był prawie naładowany, inby mi skończył robotę. Tak tylko wytłukłem prawą stronę i została mi lewa. Właściwie została mi tylko... Zostało niewiele mi, co tu zostało. Zielonego sobie damy, żeby się naprawić, ale nie wiem, czy uda nam się ta sztuka naprawiania zielonego, bo ten tu też za chwilę odpali nam, albo i nie odpali, jak się jakieś dobre combo ułoży, a widzę, się układa. Gdzie uderzysz, powiedz mi, się, co ty zrobisz? Tutaj. No nie za wiele. To my sobie lecimy, podbijemy mu trochę many, bo tutaj jest tak, że im więcej many, tym mocniej nam nasz zawodnik bije. Więc niech tam się foczka ładuje maną. Jest mi to jak najbardziej na rękę. No, a właściwie to już jest chyba bez znaczenia. Biorąc pod uwagę, że naładowały się czerwone. Elegancko. 4 do przodu. No, Leoni zgasił poprzedniego. Super. 5439. Widzę, że my tak sobie nawzajem podbieramy. 5240. 5412. Co ty robisz, misiu? Wszyscy regenerują. A, mister regenerat. Ok, zaatakujmy, bo zaraz nam znowuż Leoni wskoczy. Dajmy sobie tak, raz, dwa. No właśnie, czy chcę tego? Nie, dałbym sobie tego i tego. Dałbym sobie niebieskiego lekarza. Tak, niebieskiego lekarza. Co nam tu jeszcze zostało? Bardzo nam tu kolory zostały już w ogóle. Tego nie ma, zielonego nie ma. To już tylko, aha, to jest przedostatnia walka, to już my jesteśmy trochę wyrezani. Zobaczmy, co jest w kolorze żółtym. No, mógłbym użyć tego, powiedzmy. Tych dwóch, no. Kulik, szkoda, że nie ma kostiumu, bo on wtedy obniża trzem i wtedy uderzenie chorusem po kuliku byłoby całkiem sensowne. Tak, to mam wątpliwości. Może Merakesz bym podniósł? Pokonał limit? No nie mogę jej pokonać limitu. Ona nie jest najgorsza, ta Merakesz. Robi trochę zamieszania, nie bije mocno i to jest jej problem. Ale cała reszta mogłaby tutaj nam coś zrobić. No dobra. Zielony, żółty, niebieski. Tak wygląda sytuacja. Dogoniliśmy przeciwnika w punktach, ale obawiam się, że przeciwnik ma też więcej. Na tą chwilę. Na tą chwilę ma więcej nasz przeciwnik. Niestety ataków, które może oddać. To chciałem rzec.
Niech pana się będzie leczył. I teraz pytanie, czy mu się to uda? Uda mu się. Uda się mędzie odpalić. No co zrobisz, no? Jak nic nie zrobisz. Jamonie po prostu wstrętnie. Oczyść go po prostu. Nie denerwuj mnie. Weź go i oczyść. Świetnie. I teraz zrobimy... Tak, tak. I tu już może coś nawet leciuchno byśmy właśnie zatłukli. Jest szansa, że zatłuczemy zielonym tego też. Ta szansa była całkiem spora. I teraz sobie ustawimy zielonego, który niestety nie odpali nam przed tymi dwoma, więc to też może się różnie skończyć. Króliczek. No i dobrze zaatakowało. Akurat tymi te ataki mi kompletnie nie przeszkadzają. Świetnie. Oczyszczonko. Zróbmy sobie tak. Ciach. I ciach. Zobaczmy, co tu zostanie. I nic nie zostało z tamtej strony, a co zostanie z tej strony, też pewnie nie za wiele. Na razie układa się to dobrze. Układa się to dobrze. I teraz zobaczmy, co my możemy zaatakować dalej. Co my możemy... Kto nam tu został? 5-100. 5-100. 5300. 5100. 5300. 5500. Tylko czy moim składem? Nie. Tego bym zaatakował, ale niestety pozbyłem się czerwonego. Jeżeli się nie pozbyłem, to zaatakuję, ale pozbyłem się czerwonego. To jest idealne. Konga strażnika. Oni by się sami wykończyli na Kongu strażniku, więc bez Konga sobie się na niego nie rzucę. Zostawię go komuś z lepszym składem. Nie wiem, czy go przeoczyłem przed chwilą. Musiałem go przeoczyć, bo biłbym go na stówkę. To jest idealny pod czerwinkę. No ale dajmy tego. No tu jeszcze jest mieszacz umysłów. Może nam namieszać. Spróbujmy zrobić tak i tak. Spróbujmy dać czerwonego tego. I co ja mogę jeszcze dać? Mogę dać dwa fiolety. Na przykład o. W ostrą wymianę pójść. Mogę dać... No żółtych też mógłbym dać, ale nie wiem, czy chcę. Mógłbym dać... Kurde, nawet sobie mógłbym żałość dać. Słuchajcie, tu polecę inaczej. Właściwie nie wiem, czy chcę tak polecieć. Tutaj coś złożyć sensownego będzie ciężko. Zielony? No, ten mi nie pasuje kompletnie. Jeszcze zobaczę Lokiego na chwilę. Będę musiał sprawdzić, co mają przeciwnicy. Ale bym wjechał... Ale bym wjechał jeszcze zielonym jakimś. Zielonych mam dużo. A nie przełamany. A może czerwonym właśnie. Ale może tym palącym damy o wrogu. Dobra. Nie ma co się szczypać. Nie czuję tego składu, żeby nie było. Kompletnie. Tamte były ok, tych nie czuję. O, ktoś mnie dobił. Ciężko mnie było nie dobić. I teraz, co my tu mamy? Mamy raz. Mamy dwa. Trzeci uciekł, ale nie do końca. Mamy trzy. Niestety teraz już odpali. A szkoda. Ale sypnął po prostu. Gnojek jeden. Szkoda, bo chciałem go teraz naładować i nim odfajczyć trochę. Zobaczymy, co będzie teraz. Świetnie.
wraca 65 zdrowia sojuszniku. No właśnie. Nie, przywróćmy zdrowie sojusznikom, trudno. Nie ma co tu się szczypać. Ona też przywróci. Podobna sytuacja, obydwoje nie mamy środkowego wybitego. Niestety minusem jest to, że fioleta nie mam i czerwonego też nie mam. Tu oczyści. No nie, bij, tylko nie czerwonego, proszę cię. Całe szczęście. Dobra, dodajmy tak. Kurde, tam się ładuje niepotrzebnie w ogóle to, co nie chcę. Teraz dajmy gnojka tutaj i dajmy go w taki sposób, żeby niebieski podszedł i zielony i może się nie odpali tam babina i tego gnoja wywalimy. Jest na to bardzo duża szansa. Tak jest. Znaczy jeszcze nie mówię tak jest, bo nie wiem. Teraz już wiem. Myślę czerwonym i może niebieskim też jeszcze nie. Znowuż ona się uleczy. Ale my dajmy sobie tak, dzięki czemu osłabimy tam trochę. Zejdźmy z fioletowym. Niestety coś, obawiam się, mi teraz spadnie od uderzenia tutaj. Padł mi snajper. Ja się muszę wyleczyć, ale nie wiem, czy mi się znowuż to uda. Bez powtórka z rozrywki. No właśnie. Kurczę. Niedobrze. Tego nie chciałem zobaczyć. Dajmy tak. Obawiam się, że to już niewiele, na niewiele się zda. Nie mam innego ataku, więc muszę zrobić to w taki sposób i liczyć, że te trzy czerwone zniszczą i się to udało. Niestety nie mam już lekarza, ale mogę tym namieszać. I lecimy dalej. Tu już nie. Tu niestety szósty atak już nie pyknie. Tego się obawiam, bo tu za dużo by się rzeczy musiało wydarzyć, żeby szósty atak pyknął. No mogę co najwyżej, mówię, jeszcze chwilę, chociaż słuchajcie, no coś tu się dzieje. Ale mi chociaż ten krasnal cholerny zaraz wywali. O dziwo się zaczęły układać locuszki, ale obawiam się, że to mocno za mało. Zobaczmy, czy tu jeszcze zielony albo niebieski jakoś nam podbije. No nie podbił. Co mogę zrobić? Tu mam tylko zielonego. To, że aż tyle wywaliłem, to i tak jest cud jakiś. No właśnie. Po grze. Było dobrze, ale jeden się, przepraszam, ostał. No i tak uważam, że całkiem nieźle wyszło. 5 ataków. Jest spoko. No, zobaczymy, jak się wojna skończy. Na razie lecimy na remisie. I niestety odnieśliśmy porażkę. Wprawdzie nie jest to porażka druzgocząca, ale porażka to porażka. Tutaj plusem było to, że przeciwnikowi wystarczyłyby dwie dobitki na koniec i by wygrał. Nawet chyba tych dwóch dobitek nie zrobił. W sensie, że widzę, że oddali dwa ataki. To ta... Kurczę, zobaczcie, jakie aż ostatnie ataki wchodziły. 56, 45, 53, 51, 50, 51, 40, więc... No, na końcówce zdecydowanie pociągnęli wynik. Kilkadziesiąt punktów różnicy, niewiele. Mnie brali na 3 i 4 razy, więc mój skład cały czas się sprawdza. To jest mój skład. Cały czas się sprawdza. Tutaj jak Ludwik odpali, no to już jest generalnie pozamiatane. Szkoda takich małych przegranych, bo przyznam szczerze, że jeszcze 11 minut przed końcem przeciwnik miał dwa ataki i nie atakował, więc no, gdzieś tam w ostatnich minutach musiał nas lekko przycisnąć i wygrać rzutem na taśmę. No gratulujemy przeciwnikom, choć no, taka goryczka porażki jest. Mam nadzieję, że wy jej nie odczuliście i swoje wojny wygraliście. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego południa. Trzymajcie się, robaczki. Cześć. Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników, to dobrze trafiłeś. Otwórz z nami bezobsługową siłownię i zostań jednym z naszych franczyzobiorców.
Sieć Fit Plus to sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami.